Witamy dziewczyny, drugi dzień. Elbasket 2013. Elbląg. W żółtych strojach. La Basket Warszawa, tak, dobrze. W strojach biało-zielonych. Bydgoszcz. Mógł z Bydgoszcz. I pierwsze punkty. Przerwa obiadowa i wtedy hala jest pusta, mogą zrobić eliminację sobie taką na jeden po. To nie będzie przeszkadzać. Borys! Weź tam jeszcze do gwiazda. I pani trenerka. Jeszcze tutaj rodziców zapytam, to jest mecz o miejsce 1-8 czy 9-16? 1-8. To gratuluję. No. Czyli wygrywamy, jesteśmy w strefie medalowej. Tak jest. Bydgoszcz musi wygrać. Ale to jest marka, MUX, to jest znany zespół w Polsce. My w zeszłym roku tak samo byliśmy akurat. One grały, ale młodsze w zeszłym roku, bo dwa zespoły były, nie? No i które miejsce miały jako młodsze dziewczyny? Młodsze miały przedostatnie tam. Znaczy by dziewiąte. Ale sprawdzili wszystko koszyk, ale... Brawo! I jeszcze mają trenerkę, która nie lubi przegrywać. A kto potrafi? Kto lubi? A prezes przyjedzie? Znaczy miał przyjechać, no ten, miał przyjechać dzisiaj, nie? No, tak myślałem. Jurka! Trzymaj Misia! Ja zawsze mówię, że te ćwierćfinały to są najtrudniejsze mecze, bo to jest gra o czwórkę, o podium, o strefę medalową, nie? Jaki tam jest wynik? Remis 3-3? 4-3. 4-3. 3-3. No, to już jest walka. To są ćwierćfinały. To na razie tyle.